Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na powrót do futa. Wreszcie musimy wyjść z tej ligi, jednak na samym wstępie pokażę wam wyzwanie budowania składu. Stwierdziłem, że wydam 10 tysięcy i zaliczę jedno wyzwanie. Trochę mi się poszczęściło z niektórymi zawodnikami, jednak koniec końców no i tak trochę tych monet musiałem wydać. Było to zadanie Ultimate. Oczywiście by osiągnąć 92 zgrania musiałem robić ten glitch z wychodzeniem z meczów pojedynczych, wiecie, offline. Ale udało się, trochę to trwało, ale się udało. Mam całą drużynę, wysyłam ją. No cóż, trochę mi żal na przykład usuwać takiego Quaresmę, ale mam nadzieję, że w tej paczce rzadkich zawodników trafię coś fajnego. Pozostałe zadania zrobię, jeśli trafię teraz dobrą kartę, bo wtedy uznam, że może warto, może nie. Po prostu tak patrzę sobie czasami na Twitterze na karty, jakie dostają niektórzy gracze i po prostu masakra. Słuchajcie, ta paczka jest świetna. 10 tysięcy za paczkę 12 złotych rzadkich zawodników to jest naprawdę niezły deal. Może inform Ronaldo, no kto wie? Jest! Jest! Nie! Immobile! Immobile! Ale jest inform! Pierwszy inform w tej FIFA. Ciro Immobile, ja pierdzielę! O Jezu, ale jest... Nie, no dobra. Dobra, i tak jestem zadowolony, bo mamy naprawdę fajne karty. Z pewnością te 10 tysięcy nam się zwraca, ależ początek odcinka. Ciekawostka, akurat tego Rodriguez'a wymieniałem w Squad Building Challenge, jednak jedno jest pewne, z pewnością warto. Aż musiałem się upewnić, czy się wszystko dobrze nagrywa. Kurde, no serio, w głowie miałem od razu, no tak mówię o tym Ronaldo, no nie wiem, albo Ronaldo, albo Lewandowski, jednak no cóż. Pierwszy inform trafiony, jestem zadowolony, tylko ile on kosztuje? Ulala, 30 tysięcy. Okej, wystawię go od 29 tysięcy, kup teraz 40, ale start. Tylko jestem ciekaw, czy inne karty są, to jest coś wartego, Rodrigo. No nie, no na pewno każdy jest coś warty, jednak ja chyba sobie ich po prostu zatrzymam, by użyć w razie czego w jakimś kolejnym Squad Building Challenge. Icardi, to jest interesująca karta, 2000, aha. I tak jak mówiłem, reszta leci do naszego klubu. Dobra, na pewno robię kolejne Squad Building Challenge. Akurat to była świetna paczka, no jednak 12 świecących się kart normalnie to kosztuje 50 tysięcy. Tutaj, tak jak mówiłem, tylko 10. Akurat te dwa pierwsze wyzwania są spoko, bo tutaj nie muszę grać tych 10 spotkań. Jednak jeśli chcę wykonać trudny, no to jednak muszę 10 razy wyjść ze spotkania. No wiecie co, kusi mnie, naprawdę mnie kusi. No zobaczmy pod koniec odcinka, może te najprostsze wykonam. I jeszcze tak na wstępie, robiłem małą wyprzedaż, tutaj akurat tego Hernandeza kupiłem za 2100, myślałem, że sprzedam za więcej, no sprzedał się za 2300. Janusz handlowania ze mnie, Donka miałem od początku, kupiony za 1000, sprzedany za 2400, zawsze jakiś plus, no i ogółem to wyprzedałem zawodników, których nie potrzebowałem. Jak widzicie, znaleźli się tutaj wszyscy piłkarze z Premier League, jakich miałem, dlaczego? Bo... chciałem spróbować czegoś nowego, nie ma co ciągle siedzieć w lidze angielskiej. Coman też się sprzedał, no bo coś mi w nim nie pasowało. Zamiast niego kupiłem sobie Kosticia. Zaraz sobie zagramy akurat inną drużyną, no bo skoro tylu piłkarzy mi się sprzedało, wow. Trochę ich naprawdę było. No teraz najważniejsze, by sprzedał się Ciro Immobile. Jednak, no mówię, zachowałem sobie trochę monet, zrobiłem Squad Building Challenge i zbudowałem nowy skład. Jak możecie zauważyć, powraca legenda naszej drużyny, Mario Balotelli. No pewnie, odpychają mnie trochę jego pracowitości, jednak ma styl gry myśliwy, to może jakoś będzie lepiej biegał. No nie wiem, u kogoś zdobył 22 bramki w 37 spotkaniach, więc... dobry bilans. Na skrzydłach El Sharawi oraz Candreva stwierdziłem, że warto go użyć. W tym roku 4 gwiazdki sztuczek, wcześniej ich nie miał. Hernandez, Saponara oraz Parolo w środku pomocy. W obronie Mario Rui, Rüdiger, Tonelli. Oczywiście Florenzi w bramce Donnarumma. Więc co mogę powiedzieć? Nadszedł czas wreszcie wyjść z tej ligi, bo to trwa zdecydowanie za długo. Czemu to nie mógł być Ronaldo, ale dobra. Lecimy dalej. I tak dużo końców zarobiłem. No jesteśmy 20 tysięcy na plus. Plus ci piłkarze, którzy w paczce są, to 40 tysięcy nawet. Dobrze. Prosta drużyna z Premier League. Choć mam wrażenie, że Defoe może mnie zaskoczyć. Tak patrzę, to mamy dosyć dużo byłych graczy Milanu w tej drużynie. Między innymi Sharawi, Balotelli, Saponara. Ale okej, teraz zajmiemy się teraźniejszością. To jest właśnie Faraon dośrodkowujący do Candrewy. Kurde no. Gdyby to tylko wyszło, no niestety ta piłka przeleciała kilka centymetrów obok bramki. Candreva ma mnóstwo miejsca, tym razem to musi wypalić strzał i bramka! No cóż, w każdej FIFA go chyba używałem, jednak nigdy nie byłem w stanie go pokochać. Może to będzie jego rok. Prowadzimy w 20 minucie, wiem, że te stroje są okropne, nie musicie mi tego pisać. Ja myślałem, że one będą wyglądały lepiej. Pomyliłem się. Były piłkarz Barcelony jest już w naszym polu karnym. Kapitalnie Donnarumma, choć jest niebezpie... Ja pierdzielę.
A miało być tak pięknie, no... Pff, Jezus. Wow, dobre ruchy. Kurczę, no nie mogłem się na niego nadziać. A co tam? Odpowiedź w takim samym stylu. Hernanez, Parolo, Balotelli, to jest jego moment. Będzie 2 do 1, tak, on powraca. On nas nie zawodzi, świetnie, Mario Balotelli, 2-1. Jezu, naprawdę odjechana fryzura. Znaczy, wiecie co, gdybym sobie wyciął boki i wiecie, tak do góry podniósł, to miałbym identyczną. No ale nie no, KSI ma tę fryzurę, Balotelli ma, nie będę zgapiał. Balotelli po prostu sobie rusza środkiem. To musi się zakończyć trzecim golem w tym spotkaniu, słupek, ale pech. Kandreva odważnie rusza do przodu, no cóż, z obecnym stylem gry ma jakieś 90 tempa, to czuć! Jednak no niestety trochę przesadziłem z tym wypuszczaniem piłki, choć chwila, Saponara! Kurde, znów ten wślizg, mam wrażenie, że one są naprawdę OP, choć może to kwestia timingu. Hernanez. Bardzo ładnie. Balotelli. On będzie chciał podawać do Parolo, czy będziemy mieli trzeciego gola dla nas w tym spotkaniu? No nie! Sealer broni, ja byłem pewien, że ta piłka jednak leci do bramki. Zobaczmy, co zrobi Hernanez ze stałego fragmentu gry. Rüdiger, piłka utknęła w powietrzu, gol, nie ma, ale może jednak coś z tego wyjdzie. Zobaczmy, Rüdiger, podanie, Balo w polu karnym, strzał, tak, 3-1, no proszę państwa. To jest właśnie to. Potrzebowałem dobrego napastnika, ja czułem, że muszę mieć takiego rasowego snajpera. To jest lis pola karnego, no sami zobaczcie. Zrobił coś z niczego, no kto by się spodziewał, że on to wykorzysta? Ja się spodziewałem i kurde, przyzwyczajcie się do tego, bo mam wrażenie, że ten piłkarz nas nie będzie zawodził, oby. Szarawi, no może się uda, centra, Balotelli przyjmuje piłkę, strzał, och, no szkoda. Zobaczmy, Hernanez na Włocha i tak, hat-trick, Mario, znaczy Mario powraca, przepraszam za daba. Udało się, kurde no. Trochę musiałem próbować, ale no cóż no, trzeci gol w powrocie. Oczywiście rozumiem, że każdy gol Mario Balotelliego w tym odcinku to 10 tysięcy łapek w górę, prawda? No, pięknie, piłeczka ląduje do kolekcji. Oby kolejne spotkania wyglądały tak samo. Awans został wywalczony, 4000 monet za sezon, ponieważ zgarniamy mistrzostwo plus jeszcze klasycznie bonus z katalogu EA. 10 spotkań musiałem rozegrać, ale mamy piękny puchar, mamy monety i mamy bonusową paczkę. Tak jak obiecywałem, za każdy awans otwieram jedną paczkę, za mistrzostwo otwieram dwie paczki. Jednak dzisiaj no, otworzymy sobie tę za 25 tysięcy monet, czyli za 350 FIFA points, no bo po co otwierać dwie takie biedne? Kto wie, może poszczęści mi się po raz kolejny, no nie, nie tym razem. Ramos by wyszedł za karty, Victor Ruiz. No nie oszukujmy się, to nie były najlepiej wydane FIFA points, choć wiecie co, ale na sobie zachowam. On będzie miał informa i być może jego cena wzrośnie, zobaczmy, no nawet już wzrosła. Okej, Liga 7 przed nami, teraz do awansu potrzeba 14 punktów, to jest 5 zwycięstw oczywiście do wykonania. Okej, żeby się nie znudzić, to teraz zagram składem z Bundesligi. Jak widzicie, jest zmiana, taki mały eksperyment. Postanowiłem rzucić tutaj Folanda, no grałem kilka spotkań, jednak zdobył tylko jednego gola. Może przez to, że myślałem, że jest prawonożny. Nie wiem, zobaczymy jak się spisze w lidze. Pierwsze spotkanie przed nami. O, proszę, proszę. Interesująca drużyna z Ligi Meksykańskiej, jeśli się nie myję. Jeśli się nie mylę oczywiście. Tak. Kurczę, zapomniałem wspomnieć o jednym transferze. W drużynie pojawił się Łukasz Piszczek. Kupiłem go za chyba 6 tysięcy, no bo stwierdziłem, że potrzebuję dobrego prawego obrońcy i tyle, tam nie ma co się bawić jakimiś nisko ocenionymi Niemcami. Więc tak tylko mówię, bo no, po prostu zapomniałem. Nie. Ja pierdzielę, nasz najlepszy piłkarz kontuzjowany. No dobra, to wejdzie Kandreva. No, co jest? Zostawcie moich piłkarzy w spokoju. Kurczę, koleś ma 68% skuteczności podań i jeszcze niszczy moich piłkarzy, no fajnie. Kostić w stanie, okej, teraz piłkarz drużyny przeciwnej kontuzjowany, nie jest mi jakoś smutno. A wiecie co, ja postaram się nawet to wykorzystać, dajesz Filip. Zaraz wrzucimy piłkę i zdobędziemy bramkę, czy to się powiedzie, jest centra, jest Kandreva, ładnie wyskoczył, ale nie ma bramki. Dobra, no oczywiście, że to będzie bramka! Nic nie robił cały mecz, no nic po prostu. No nie żartujcie sobie. Czyste odebranie piłki to było. Może teraz to musi skończyć się golem. Nie wierzę, że trafił w obrońcę akurat. Kostić. Proszę. Gustavo nad bramką.
To jest koniec meczu. Kandreva, Kandreva, rzut karny. No jak Boga kocham, to musi być jedenastka. Tak jest. Sędzia puścił grę, bo ta piłka zmierzała w kierunku bramki, jednak będzie rzut karny. Ale ja się autentycznie boję, że nie trafię, no... Zobaczmy. Kandreva! Nie no, ja to mam farta, poważnie. Byłem pewien, że super jedenastka w sam górny róg, pod poprzeczkę. Nie ma to jak dobry start. I Draxler wyłączony na 4 mecze, czyli muszę zapłacić jakieś 1500, by grał dalej. Super! Draxler będzie leczony w naszym specjalnym szpitalu. Ostatni mecz zagramy sobie naszą włoską drużyną, która bardzo ładnie rozpoczęła dzisiejszy odcinek. Ostatni mecz przed nami, to chyba muszę wygrać. Sharawi najprościej przez środek Saponara, wreszcie musi zdobyć gola. Właściwie on nie miał jeszcze wielu okazji, ale teraz standardzik. Takie strzały przeważnie wchodzą. 1-0 w 22 minucie, no i maszyna powoli rusza. Naprawdę mam wrażenie, że mnóstwo zależy od formacji, ponieważ mam dobrych zawodników w składzie z Bundesligi, ale coś mi tam zaczyna nie pasować. Tutaj zaś, no też mam dobrych zawodników i wszystko gra. Nie mam się do czego przyczepić, oprócz swej gry obronie. Ładnie, Kandreva, kurde no... Raz trafi, raz nie. Aj, bardzo ładne zgranie Florenciego z Kandrewą. I teraz pytanie brzmi, gdzie jest nasz napastnik? Dobra, trochę przetrzymałem piłkę. Będzie gol! Hernandez delikatnie do Balo. Wystarczy podać piłkę. Jak nie Balo, to Saponara. Ale to wyjął. Hernandez i znów ktoś, proszę, gol nie. Kurczę, ta piłka chciała wlecieć jeszcze do bramki. Koniec pierwszej połowy, 1-0. Dominacja, no co mogę innego powiedzieć, ale mam niezłą dokładność podań, naprawdę jestem z tego dumny. 89% jak na mnie, nieźle. Balotelli do Kandrewy. Musi być bramka, musi być. No oczekiwałem lepszego podania, co ja będę oszukiwał was. Nie ma mowy o spalonym, ale proszę, niech będzie mowa o bramce. Balotelli, chciał dobrze, naprawdę chciał dobrze. O Jezu, mistrzostwo Saponara. Więcej koncentracji, Damian, i pewności siebie. Gol musi... 18 minut do końca, ja potrzebuję drugiej bramki, bo ja znam swoje szczęście. Jedna akcja przeciwnika jest już po mnie, o tym właśnie mówiłem. Angel Correa, nie, Donnarumma bohaterem, na nasze szczęście. Choć nie potrafi wybić piłki, niespodzianka, jeszcze Gomez. Ostrożnie, ostrożnie. Sorry, muszę się rozciągnąć, ja się nie denerwuję, ja zawsze jestem spokojny. No oczywiście, niech jeszcze mój przeciwnik zdobędzie drugiego gola, to już będzie piękno. I teraz Kandreva. Jeśli to się nie skończy golem, protestuje Balotelli. Boże, przecież on włożył głowę tam, gdzie nikt by jej nie włożył. Teraz podanie. Sharawi, czemu w bramkarza? Mhm, fantastycznie, 1-1. No cóż, dzisiejszy odcinek był kompletny. I zwycięstwo, i remis, i porażka. Jednak... Nie wierzę w ten wynik. 13 strzałów, z czego 8 celnych i tylko jedna bramka. Tyle było okazji, ale nie. Jego bramkarz był prawie że nie do pokonania. Chociaż mamy pierwszy punkt. Kapitalnie. Ale uwielbiam po prostu swój bilans. No, zawsze, prawie zawsze mam tyle samo zwycięstw, ile porażek. To jest właściwie smutne. Oj, kurczę, mogłem Gerarda za trochę więcej wystawić, jednak... Jak tam mój Immobile? Nie sprzedał się, no to trzeba troszeczkę obniżyć cenę. Za 30 tysięcy, może ktoś go kupi. Dobra, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj jest to tyle. Dajcie znać, czy w kolejnym odcinku chcecie zobaczyć kolejny Squad Building Challenge. No bo kto wie, może wpadnie ten Messi, którego mi jeden widz obiecał. Ja widziałem ten komentarz, że trafię Messiego w płatce. I nadal go nie trafiłem. Trzeba będzie to zmienić. Przepraszam za te nerwy, no ale czasami po prostu, no nie wiem, no. Nic nie wychodzi, no to człowiek się denerwuje. Życzę wam miłego dnia, do jutra. Cześć!